Drodzy, chcę wykonać pewien gest. On ma, chociaż jest drobny, to ma symboliczne znaczenie. Idę do was, bo teraz chcę, żebyśmy uklęknęli i w prostych słowach i w prostej piosence, kto może, niech uklęknie. Nie żebyśmy dopiero teraz zaczęli się modlić, ale teraz niech będzie czas oddania Panu Bogu swoich spraw, zwłaszcza tych ostatnich twoich kłótni, które może wciąż nawet pracują w tobie. Wciąż gdzieś w sercu twoim słyszysz te krzyki, albo chciałbyś krzyczeć na kogoś, że jest niesprawiedliwy wobec ciebie, że masz poczucie krzywdy i masz dość po prostu takiego życia i takiego traktowania. Wszystko to oddaj i zostaw Panu Bogu. Wszystkie te złe języki i obłudne traktowanie i wszystkie gniewy i spory i nieprzebaczenia i trudności w przebaczeniu i żal. I wszystko to, co w sercu nosisz, zostaw teraz Jezusowi, oddaj, tak jak potrafisz, tak jak rozumiesz. Tylko pamiętaj, że jak oddasz, to to jest Jego i On się tym zajmuje. Niech On się tym zajmie. Panie Jezu, daj nam całkowite oddanie Tobie. Daj nam wolność od siebie samego, a więc od wszystkich naszych egoistycznych pobudek, od wszystkich naszych egoistycznych interesów, od naszych kłamstw, kombinowania. Daj nam wolność od nas samych. Tak jak potrafisz, oddaj Bogu to, co cię męczy, to, co wciąż w twoim sercu pracuje, wraca. Nie masz tam poczucia bezpieczeństwa, zamiast tego jest poczucie krzywdy i żal i chęć wytłumaczenia komuś, że nie ma racji. Proszę Cię, byśmy to Tobie oddali i zostawili Tobie wszystkie efekty i nasze starania i wyniki tego, co staramy się komuś wytłumaczyć, a może nawet wykrzyczeć. Zostawimy Tobie poczucie krzywdy i poczucie niesprawiedliwości. Oddajemy to Tobie teraz. Całkowite oddanie Panu Bogu i całkowita wolność od siebie samego, całkowite oddanie Panu Bogu i całkowita wolność od siebie samego, całkowite oddanie Panu Bogu i całkowita wolność samego, całkowite oddanie Panu Bogu i całkowita wolność od siebie samego, całkowite oddanie, całkowite oddanie Panu Bogu i całkowita wolność, i całkowita wolność. Oddania Bogu, jaką relację. Może trzeba zakończyć zupełnie tę relację, albo uporządkować ją. Może trzeba zacząć słuchać. Może oddanie spowoduje, że
otrzymasz to, czego pragniesz, ale od Boga, a nie sam będziesz wyrywał, wywalczał, wyszarpywał to, co uważasz, że Ci się należy. Oddaj to Panu Bogu. Oddaj tak, jak potrafisz tę osobę. Oddaj Mu. Śpiewaj te proste słowa, które każdy z nas może powtórzyć. Całkowite oddanie Panu Bogu.